Nie ma problemu. Mamo, pyta mały, skąd wojna wyrusza? I dodaje po chwili, jest jak powódź, susza? Byliśmy niegrzeczni? Wiesz, to nasza wina? A ona jak gromem czuje, jak ją ścina, jak ziemia się obsuwa i odbiera głos. A skądże dziecko? Mamo, może z boskiego kapelusza po prostu wyciągnęliśmy ten najgorszy los? Może zbyt chcieliśmy się wznieść hen do nieba? Wiesz, jak w Babilonie, kiedy wieża pękła, pani mówiła nam o tym na lekcjach. I cicho łka, i zła łzy łyka, dusząc się tym, co niewypowiedziane. Mamo, powiedz, kto zamawia wojny, ból i rany? Chucha w okno palcem, kreśląc kontur. Tu masz Donieck. Tu Krym. Miejsca nietykalne. One nasze, mamo. Niezabieralne? Nietykalne. Odpowiada dławiąc w sobie słowa. W sercu rysunku lepi flagę w dwóch kolorach. Skąd przyszła, dziecko, twoja niedziecięca mowa? Mamo, a zwitkie idę wina? Zapytuje tycho i od razu bez pauzy. A wina ce stychiny licho? Czy my jej zasłużyli czymś? No znajesz, na przykład, neposluchom. А її в голову, мов би, хтось ударив залізним посухом. Землю вибив з-під ніг. Мізки з рідного черепа. Звідки в тебе, дитино? Мамо, мож ми тягнули якогось жереба і не того дістали з великої торби Божої? Може, хотіли на небо вилізти, а не можна нам? Знаєш, як вавилонцям у них тоді вежа тріснула? Нам у школі казали. А вона сльози ковтає, злісно так, і мовчить, і душиться непромовленим. Мамо, скажи, а війни бувають замовними? Шибу теплом захукує, пальцем виводить контури. Це, бачиш, Крим, це Донецьк, і вони недоторкані, наші, невідбирабельні. Правда, мамо? Недоторканні, підказує, душачись вже словами. Ліпить в осердя малюнка прапор двокольоровий. Звідки, звідки в тебе, дитино, така недитяча мова? Dzień dobry Państwu. Wiersz, który wybrzmiał, to wiersz z tomu Głosy Kateryny Michalicyny. Ten wiersz nosi tytuł Syn, ale ma też drugi tytuł, Dzień Języka, bowiem pod tekstem znaleźć możemy datę. Jest to 21 dzień lutego. W kalendarzu to Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Ten wiersz przypomniał mi się ze względu na figurę matki, która w rozmowie z synem zadaje pytanie, skąd przyszła, dziecko, twoja niedziecięca mowa? I dzisiaj chciałabym także z wami porozmawiać o tym, skąd przychodzi mowa. Skąd w poezji przychodzą słowa w sytuacji granicznej, w sytuacji wojny, czy tak jak mówi tytuł całego cyklu, w obliczu wojny. Skąd mowa poetek i poetów, którym przychodzi nazwać na nowo świat albo nazwać coś, co do tej pory nie miało imienia? Tytuł tomu Głosy. I my dzisiaj też włączymy się w trwający tu w Krasnogródzie od wielu lat
polilog. Dzisiaj w ramach Wielkiego Księstwa Poezji czeka nas także wykład mistrzowski. Andrzej zapewne jest już przygotowany. 2 lata temu wykład mistrzowski wygłosiła inna z poetek, której tomik także w tym cyklu ukazał się, Halina Kruk. I Halina Kruk w 2022 roku także wróciła do wątku słowa, języka, słowa poetyckiego w rzeczywistości wojny. I pytała, co zrobić, kiedy słowo traci dotychczasowe znaczenie. Czy gdzieś można wtedy szukać pomocy? W wykładzie sama udzielała odpowiedzi. Mówiła, że można pomocy szukać w świecie materialnym. Bo dzięki temu światu można opisywać, ustanawiać, stwarzać świat w poezji. Nie jest to kopia tego świata rzeczywistego, bo ten nas zawodzi, mówiła Halina Kruk. Ale warto, twierdziła poetka, ustanawiać świat z detali, z drobiazgów. Podkreślała w wykładzie z wielką mocą, że artysta musi w sztuce stawać po stronie wartości, nie tylko estetycznych. Jaki świat w swoich wierszach ustanawiają, stwarzają, jakimi słowy to czynią nasze gościnie, poetki. Iryna Mularczuk. Jaryna Czornochus. I Julia Stachiwska. Zapraszam Państwa do medytacji nad słowem. Zapraszam Państwa do zasłuchania się w poezję. Będziemy ją czytać na głos i będziemy ją czytać na głosy ukraińsko-polskie. Zatem bardzo proszę, każda z poetek wybrała na dziś 3 wiersze i poproszę teraz o to, żebyście przeczytały wiersze w waszym ojczystym języku. Iryna przeczyta po ukraińsku, ja po polsku, a później Jaryna, Julia i po waszych wierszach Jaryna i poprosimy Małgosię o pomoc i później Julia i również poprosimy Małgosię o pomoc. Повернення. Біда тому, хто вирушає і не повертається. Оскар Владислав Мілош. Повертайся до себе, як додому, без краплі страху або сумніву, торкаючись гладкої поверхні меблів, торкаючись свого тіла, лагідно, уважно, так ніби гладиш небіжчика, якого дуже любиш, але більше ніколи не побачиш. Згадуй свою історію. Відкопуй з чорнозему пам'яті саму себе. Чого там тільки нема? Скелети колишніх любовей, монети, які ти клала собі на очі, коли вже дуже хотіла померти, камені, які виймала з серця, коли навіть померти не мала сили. Що там іще ти знайдеш у собі, дикунко? Амфору неідеальної форми з ідеальними тріщинами, в які ти втирала зілля, перетерте зі слізьми і словами, які так хотіла забути. Знайдеш образок із кров'ю з твоїх колін. Як ти молилася, як ти кляла, як благала на всіх мовах світу, а потім палицею била по ньому, як б'ють дітей, яких люблять більше, ніж життя. Копай, моя дикунко, копай і кохай, бо тільки закохані можуть ходити по воді, як по землі, і перетворювати сіль на цукор. Powrót. Bieda temu, kto wyrusza i nie powraca. Oskar Władysław Miłosz. Wracaj do siebie jak do domu, bez kropli strachu, bez wahania.
dotykając gładkiej powierzchni mebli, dotykając swojego ciała, czule, uważnie, jakbyś głaskała nieboszczyka, którego bardzo kochasz, ale nigdy więcej nie zobaczysz. Wspominaj swoją historię. Samą siebie z czarnoziemu pamięci odkopuj. I czegoż tylko tam nie ma? Szkielety byłych miłości, monety na oczy sobie kładzione, kiedy już bardzo chciałaś umrzeć, kamienie z serca wyjmowane, kiedy nawet umrzeć nie miałaś siły. Co jeszcze w sobie znajdziesz, dzikusko? Amfory nieidealnej formy, z idealnymi pęknięciami, w które wcierałaś zioła, przetarte łzami i słowem, które tak chciałaś zapomnieć. I jeszcze obrazek w sobie znajdziesz, pomazany krwią z twoich kolan, gdy się modliłaś, gdy przeklinałaś, gdy we wszystkich językach świata błagałaś, a potem kijem go biłaś, jak biją dzieci, bardziej niż życie przez nich kochane. Kop dalej, moja dzikusko. Kop i kochaj. Bo tylko zakochani mogą chodzić po wodzie jak po ziemi i sól przemieniać w cukier. Ті, що мають загинути в бою. Ті, що мають загинути в бою, мають занадто ясні очі. На війні ніхто ніколи не вирішує загинути у бою. Це нікчемна книжна романтика. Однак, якщо вже говорити про таких, то я ж занадто добре відчуваю їх. Їхня поява в твоєму житті схожа на осяяння, таке ніби «Ага, ось і ти». Щойно вони по твоєму погляду бачать, що ти знаєш, хто вони і як підуть вони, починають з тобою розмову на рівні серця. А розмови на рівні серця, вони завжди ні про що. І часто промовляються як мовчання. Ви подаєте знаки, обертаючись, ідучи за спиною один в одного так, щоб ворог не почув. Розмови мовою серця схожі на дубове листя. Навряд є щось тривкіше і вічніше, аніж воно, аніж його мовчазна присутність. Серед літа, що так само піде в землю, аж до наступного забуття. Так мовчать з тобою, розмовляючи, ті, що вирішили загинути у бою. Так розмовляють, мовчачи з тобою, ті, що вирішили загинути у бою. Ти оприявнюєшся їм, як істина. Вони оприявнюються, як істина тобі. І в бажанні сказати, що нема на цілій землі нічого важливішого, ніж він, ти не маєш влади зупинити хоча б на мить час. Ти безсила. Ти не можеш нічого дати йому, крім мотузки від свого серця. Все одно вони відчувають твоє знаття, хто вони, краще, ніж власне тіло. І в несвідомому бажанні загинути першими вони проявляють свій єдиний страх. Краще осліпнути, краще не бути, краще будь-що. Тільки б не пережити смерть того, чиє серце тримає їх за світ, ніби невидима срібна шпилька. Тільки би бути першими. І на конвеєрі смерті, в який загрузила нас уже мертва Росія, ми не відпускаємо один одного навіть у небутті. І хай небуття не розлучить вас. Так, кожен раз ти хочеш помилитися у ясноті цих очей. Очі тих, що вирішили одного дня загинути у бою, завжди ясніші, ніж в інших. Ті, хто має згинути в бою. Ті, хто має згинути в бою, мають збит ясні очі. Na wojnie nikt nigdy nie postanawia zginąć w boju. To żałosna książkowa romantyka. Jednak jeśli już mam mówić,
o takich, to aż nazbyt dobrze ich wyczuwam, a pojawienie się ich w Twoim życiu przypomina olśnienie, coś jakby, ach, to Ty. Oni po Twoim wzroku natychmiast orientują się, że wiesz, kim są i jak mają wyruszyć. Zaczynają z Tobą rozmowę na poziomie serca. A rozmowy na poziomie serca zawsze są o niczym i często przejawiają się jako milczenie. Dajecie sobie znaki, odwracając się. Idziecie gęsiego, żeby wróg nie usłyszał. Rozmowy mową serca podobne są do dębowych liści. Wątpliwe, czy jest coś trwalszego i bardziej długowiecznego od nich. Od ich milczącej obecności. W środku lata, które tak samo pójdzie do ziemi, aż do następnego zapomnienia. Tak milcząc, rozmawiają z Tobą. Ci, co postanowili zginąć w boju. Tak rozmawiając, milczą z Tobą. Ci, co postanowili zginąć w boju. Ty objawiasz się im jako prawda. Oni objawiają się jako prawda Tobie. I w pragnieniu, by powiedzieć, że nie ma na całej ziemi niczego ważniejszego niż On. Nie masz władzy, by zatrzymać czas, choćby na chwilę. Jesteś bezsilna. Nie możesz dać mu nic innego poza sznurem ze swojego serca. Mimo wszystko, oni czują Twoją wiedzę i o tym, kim są, lepiej niż własne ciało i w nieświadomym pragnieniu, by zginąć jako pierwsi, ujawniają swój jedyny strach. Lepiej oślepnąć, lepiej nie być, lepiej cokolwiek, byle tylko nie przeżyć śmierci tego, czyje serce trzyma ich na świecie, niby niewidzialna srebrna szpilka, tylko żeby być pierwszymi. I na taśmie produkcyjnej śmierci, z jaką wyrzuciła nas już martwa Rosja. Nie wypuszczamy się wzajemnie nawet w niebycie. I niech was niebyt nie rozłączy tak. Za każdym razem chcesz się pomylić, oceniając jasność tych oczu. Oczy tych, co postanowili pewnego dnia zginąć w boju, zawsze są jaśniejsze niż innych. Коли ворог приходить у твій дім, завжди знає, що це не його. У скількох дзеркалах він лишив своє відображення. Поки я підіймаюсь прадавніми сходами на вершину гори, де в церкві жертовник двох світових воїн, а навколо наливаються кров'ю виноградники, люди зробили великий ковток третьої. Коли ворог приходить у твій дім, він завжди щось бере. Питання в тому, що чужа сукня для його дочки завжди буде затісна, а сережки для дружини пропікатимуть вуха. У пустоті можна винести так багато речей, окрім свободи. Біля великої брили гніву я затискаю маленький камінець у руці. Коли ворог приходить у твій дім, він завжди живе одним днем, бо підписав угоду з тим, що упивається. Як еластична ластівка черкає небо крилом, як уміє вона щоразу будувати з нічого. Я давно вже не бачила ластівок, але вони передали нам це уміння. Kiedy wróg przychodzi do Twojego domu, zawsze wie, że to nie jego. W ilu lustrach zostawił swoje odbicie? Kiedy ja wspinam się po pradawnych schodach na szczyt góry, gdzie w cerkwi jest ołtarz dwóch wojen światowych, a wokół nabrzmiewają krwią winnice, ludzie zrobili wielki łyk trzeciej. Kiedy wróg przychodzi do Twojego domu, zawsze coś zabiera. Problem w tym, że cudza suknia na jego córkę zawsze będzie za ciasna. A kolczyki dla żony parzyć będą uszy. W pustce można wynieść tak dużo rzeczy oprócz wolności. Obok wielkiej bryły gniewu ściskam maleńki kamyczek w dłoni. Kiedy wróg przychodzi do Twojego domu, zawsze żyje jednym dniem.
bo podpisał umowę z tym, który się upija, jak elastyczna jaskółka trąca niebo skrzydłem, jak umie za każdym razem budować z niczego. Dawno już nie widziałam jaskółek, ale one przekazały nam tę umiejętność. Dziękuję, dziękuję. Wracam do pytania Hałyny Kruk. Jeśli poezja jest sposobem na ustanawianie świata, to jaki świat ustanowiłyście, jakimi słowy w tych wierszach, które przed chwilą czytałyście dla nas, w tych wierszach, w które mogliśmy się przed chwilą zasłuchać? Dzień dobry. Kontynuuję dalej swoją polszczyznę. W cytacie, który brzmiał Hałyny Kruk, taki moment, że poet musi. Ja teraz zrobię taką pauzę i powiem jeden moment, z którego wy zrozumiecie, co ja w ogóle myślę o takich rzeczach. U nas teraz wojna, oczywiście dużo ludzi ze wschodu pojechali na zachód. I na 1 września kiedyś w Facebooku ja zobaczyłam taki post, gdzie dziewczynka siedziała na tym święcie w jakimś na zachodzie Ukrainy i nie była w wyszywance. I mnie to dotknęło, że bardzo dużo ludzi napisało, dlaczego ona nie jest w wyszywance. Na moim zdaniem żyjemy w takim kraju, żeby nie było żadnego musi, może być wyszywance, może nie być. Ja rozumiem, o co chodzi, o co mówi Hałyna i nie zaprzeczam w tej sytuacji, na jaką stronę, albo na białej, albo na czarnej. Ale w tej sytuacji mogę tylko powiedzieć tak i też moja dobra znajoma Anastasia Lewkowa napisała, że do tej sytuacji, do tej fotografii, że po prostu w takim momencie, w jakim jesteśmy, trzeba jeszcze, to trudno, ja rozumiem, kiedy jest wewnętrzny wróg, zachowywać w środku siebie i społeczeństwa jeszcze taki łuk na różne możliwości i jakby różne musi, trzeba, chce, tak. Ja rozumiem, że to jest już inny poziom. Najpierw jest taki pierwszy poziom odbicia od wewnętrznej agresji, tak. No to moje te teksty, ich jest niedużo od 22 lutego. I piszę zawsze mało po prostu, tak? Tylko jakaś fiksacja tych momentów. Nie zmieniło mnie to, że na mojej kuchni ktoś tam z Rosjan ugotował sobie śniadanie. Ja myślę, że to wszystko było i do, że tam nowe słowa od nas. Cały czas to było, tak? Tylko zdążyło się teraz ze mną, tak? A może być jeszcze z kimś innym. Ja tylko życzę, żeby takich doświadczeń było mniej, tak? Ale nie wybieramy tych czasów. I też na początku chyba września, tak? Marca. Boże, zawsze chcę powiedzieć brzeźnia. Jak tam Brzeziński, tak tam. Dobrze, marca. Byłam w Użgorodzie. Straciłam pracę, dlatego że Instytut zwolnił wszystkich pracowników tak nagle. I po prostu nie rozumiałam, co robić dalej. Ja nie chciałam wyjeździć. Zadzwonił do mnie z wydawnictwa Duch i Litera Leonid Finberg i powiedział, może chce pani przetłumaczyć Hankę Grupińską
rozmowy z żołnierzami getta warszawskiego. Ja pomyślałam, wojna na taką skalę ze mną jeszcze nie była. No dobrze, ja jeszcze nie tłumaczyłam, no to przetłumaczę. Nowy świat, tak nowy świat. No i po prostu czytanie tych wywiadów może troszeczkę zmieniło optykę dla mnie. Są ludzie, którzy może lepiej okazać się w czymś lepszym i dla nich to pomaga dalej funkcjonować dobrze. Kiedy ja to przeczytałam, zrozumiałam, że tym ludziom w tej książce było jeszcze gorzej. I to nie znaczy, że jestem w jakiejś lepszej pozycji, tylko zrozumiałam, że nie zabiera u mnie nikt trybu mojego życia. Mam pracować, mam żyć dalej, no i tak. I ta książka może nawet więcej pomogła niż jakieś inne rzeczy po prostu. Dlatego te słowa, one są cały czas. Tylko w jakiejś sytuacji każdy człowiek swojego doświadczenia ich wyciąga z przestrzeni, nie wiem jak to powiedzieć. Dziękuję. Ja będę tłumaczyć. Tak? Ja tak się zastanawiałam w ogóle, bo moja sytuacja jest taka, że mój tomik był w tej pierwszej serii na samym początku, ale później rok temu było jakby drugie wydanie, bo już nie mieliśmy tych tomików i miałam taką okazję, możliwość, żeby dodać, coś zmienić i oczywiście, że się tam w trakcie pojawiały jakieś nowe wiersze i chciałam je dodać. I moim zdaniem przynajmniej ci ludzie, którzy już mieli to pierwsze wydanie i później tam czy dostali ode mnie, czy kupili sobie to drugie, to też jest ciekawe popatrzeć na to z takiej perspektywy czasu, jak ten język się zmienia, jak w ogóle jakby cały ten wszechświat poetycki się zmienia. Na początku ja zawsze o tym mówię, że nie miałam słów, że wszystkie słowa były dla mnie za małe, niewystarczające i takie słabe. Bo jak można powiedzieć o tym, co czujemy, o tym, co czuje na przykład matka, która straciła syna na froncie, czy żona, czy dziecko, które straciło ojca. Jak o tym można powiedzieć słowami? Przecież one są zbyt małe, one są zbyt słabe, żeby o tym powiedzieć. To tylko można poczuć. I ciągle z tym jakby byłam, że jakoś nie mogłam się nawet odważyć, żeby o tym napisać. I później jak jakoś to zaczęłam traktować po prostu jako taką terapię, jako możliwość się trochę oczyścić od tego, wypowiedzieć, to zaczęłam trochę pisać. Nie było też tego dużo, ale później miałam taką jakąś nawet przerwę i takie przełamanie, kiedy nagle wybuchło dużo tych wierszy i już innych. I ten język właśnie w tym drugim wydaniu, to widać, też jest jakiś inny. I w tym pierwszym wydaniu był taki rozpacz i może mniej nawet wiary i nadzieje, a bardziej taka złość, taka wściekłość, to w tym drugim już się pojawia nadzieja i miłość, której się bałam na początku. Bałam się o niej pisać, bałam się o niej myśleć, bo właśnie Ostap Sleweński w zeszłym roku też na księstwie rozmawiał o tym, że baliśmy się pisać rymowane wiersze, bo to wyglądało jakby, że to jest zbyt wielka rozkosz dla nas, że nie możemy tego upiękniać, nie możemy temu nadawać takiej formy bardzo poetyckiej, bo wszystko i tak odejrza i każde słowo i tak jest mocne. I ja też to czułam. Więc ten mój świat można trochę jakoś dostrzec właśnie czytając te dwa wydania.
Tak, tak, potwierdzam. Ja rzeczywiście mam takie doświadczenie, że miałam tomik Iryny z pierwszego wydania i dopiero wczoraj, kiedy przyjechałam, to Iryna wręczyła mi to drugie wydanie i ja mówię wtedy, aha, i to są wiersze w tłumaczeniu Krzysztofa Czyżewskiego i tak, i sama doświadczyłam tego, w jak inny kosmos się zanurzyłam i do jak innego, także językowego świata mnie w tej drugiej części zapraszasz. Więc tak na świeżo bardzo mam takie doświadczenie czytelnicze, o którym mówisz. Jaryno? Dużo harne pytanie pro świat. Bardzo piękne pytania o świecie. Ja думаю, що у своїй поезії я створюю світ після життя. Myślę, że w swojej poezji ja stwarzam świat po życiu. Po życiu. Tak, от є якраз вірш, який я прочитаю, який так і називається «Створення світу, який не згадують». Właśnie jest taki wiersz, który ja chcę przeczytać później. Nie wiem, jak tam Bohdan, bo to Bohdan Zadura tłumaczył ten tomik, jak on przetłumaczył stworzenie świata, o którym się nie mówi. Це світ, як жити разом із втратою. To jest świat, jak żyć razem z utratą. Яка не закінчується. Która się nie kończy. Світ любові, яка дуже швидко стає пам'яттю. Świat miłości, która bardzo szybko staje się pamięcią. І світ дуже складної і незрозумілої більшості світу правди, яку відчувають військові, які постійно воюють на фронті. I świat bardzo skomplikowany i niezrozumiały dla większości innych ludzi prawdy, którą czują żołnierze na froncie i nie mogą zrozumieć inni ludzie. Na wszystkich wojnach wojskowych zawsze dehumanizują, zabierają u nich ludzkie oblicze. Na wszystkich wojnach żołnierzy zawsze, to też po polsku będzie dehumanizują, zabierają twarzy. I tomu ja piszę poezję, щоб зберегти оце гуманне обличчя військового, який обороняє свою державу. Dlatego ja piszę poezję, żeby zachować te humanne, ludzkie oblicze żołnierza, który jak który walczy o swój kraj. Тому що якщо не робити цього, якщо військовим не писати, не рефлектувати свій досвід у поезії, бо якщо цього не робити, якщо жовніри не будуть якби рефлексувати о тим своїм досвідченню в поезії, ми можемо скотитися у оцю російську естетику невідомого солдата, якого потім використовує ідеологія для нових окупацій і воєн і режимів. Що ми можемо дійти до тієї такої російської ідеології, коли є цей такий незнаний жовніш. Така естетика гробу братського, так? Чи як то по-польськи? Незнаного жовніша. Так. Ось тому для мене, як для військової, як і для всіх, мабуть, українських військових, важливо, щоб нас запам'ятали ось людьми. Właśnie, ми вчора теж о тим розмовлялися, що Ярина мовить, що для неї, як для жовнірки, дуже важливо, як і для інших жовнірів, щоб їх запам'ятали як людей. З іменями, так. Тому всі ці вірші також про тих моїх побратимів, які ось можуть далі існувати лише через оці от, ну, тексти. От. Więc te wszystkie moje wiersze o tych braciach, bo u nas my mamy takie słowo pobratym, o tym przyjacielu, koledzy, z którym na froncie się walczy, i te wiersze są o nich, żeby zachować tę pamięć o nich i żeby oni zostali. Dziękuję. To, czym
To, czym, Jaryno, mówisz, wydaje się być takim uniwersalnym tematem. Przypomina mi się reportaż Ryszarda Kapuścińskiego. Teraz poprawcie mnie, proszę Państwa, jeśli przekręcę tytuł, Jeszcze dzień życia. I tam też jest taki motyw, kiedy on jest uzbrojony w aparat fotograficzny i ci wszyscy walczący mówią do niego, że chcą być uwiecznieni na zdjęciu, żeby właśnie twarze, nie te anonimowe, tylko żeby te twarze, żeby zapamiętać, że to są ludzie, którzy mieli swoje biografie, swoje idee, swoje marzenia. Marek Edelman, bo teraz też nawiążę do tego, co mówiła Julia, Marek Edelman przecież też w rozmowie z Hanną Kral mówi, że nie piszemy historii. On mówi, że rozmawiamy o pamiętaniu. I mówiąc o tych, którzy walczyli w getcie warszawskim, też przypomina ich imiona, nazwiska. Jest taki bardzo charakterystyczny fragment o pomniku. I mówi, że na pomniku jest pewnie tak, jak być powinno. Jasno i pięknie. A oni nigdy tacy nie byli. Byli brudni, bez broni. Więc to upomnienie się o prawdę, właściwie też taka deheroizacja, czasem się mówi, ale to jest to świadectwo prawdy. I tu też wracam do tego, co Julia powiedziała. Myśmy rzeczywiście wczoraj też zamieniły dwa słowa. Julia powiedziała, że nawet mówiłaś o porównaniu do Wisławy Szymborskiej, że piszesz niewiele tych wierszy, że są tacy poeci w polskiej poezji, właśnie Wisława Szymborska też była taką poetką, że niewiele tych wierszy powstaje, są tacy, którzy mają mnóstwo tomików. I rzeczywiście, kiedy, Julio, czytam twój tomik, to, co przed chwilą powiedziałaś, że w tym kosmosie słów jest ich wiele i tylko dana chwila sprawia, że sięgasz po te, które i tak zawsze były. Więc to nie jest tak, że zupełnie zmienił się ten kosmos słów w twoim przypadku i w twoim tomiku. I rzeczywiście, kiedy czyta się ten tomik, to jest, ja miałam takie zupełnie inne wrażenie czytelnicze niż w przypadku lektury liryków Ireny, że tu jest ta spójność słów i tego słownego kosmosu, a u Ireny rzeczywiście jest dynamika, do czego jeszcze chciałabym wrócić, jeśli czas pozwoli, w kontekście pewnego wątku, który jest dla mnie taki bardzo uderzający. To jeszcze właściwie o jedną rzecz chciałabym was zapytać, zanim poproszę o przeczytanie kolejnych wierszy. To tym razem Oksana Zabuszko, także znana, ważna tutaj przecież gościni w Krasnogródzie. W rozmowie z Agatą Kasprolewicz Oksana Zabuszko powiedziała kiedyś, że w jednym z wywiadów zapytał ją dziennikarz, krytyk literacki, czy czuje się ekspertką od wyobraźni. Nazwał ją ekspertką od wyobraźni, zapytał, czy ona się czuje ekspertką od wyobraźni. I wtedy Oksana Zabuszko powiedziała, że jej zdaniem wszystkie poetki, wszyscy poeci, wszystkie osoby piszące to eksperci od wyobraźni. I teraz pytanie jest takie. Drogie panie, czujecie się ekspertkami od wyobraźni? No ty się przygotowywałeś, widać, do tego spotkania. Ну, очевидно, що уява дуже важлива для кожного поета. Ну, очевидно, виображення є дуже важлива для кожного поета. Але мені здається, що важливіше відчувати істину, яку складно сказати інакше, ніж поезією. Але, моїм зданням, найважніше є чути те істина, правду таку, bo po polsku właśnie nie ma tego odpowiednika, czuć tę prawdę, którą właśnie można, o której powiedzieć w swojej poezji. Dla tego bez ujawy nie obity się, oczywiście. A bez wyobraźni tutaj nie dasz rady. Moim zdaniem to każdy jest tym ekspertą od wyobraźni tak naprawdę, nie? Bo po prostu w różnych dziedzinach. Bo ten, kto robi kawę, też musi mieć wyobraźnię. Ten, kto sprząta, też ma wyobraźnię, bo robi to jakoś na swój sposób i genialnie czasami. Więc każdy człowiek ma tę boską iskierkę w swoim sercu i tylko trzeba to poczuć i pozwolić, żeby to płonęło.
Коли говорити про уяву, я завжди згадую Лакана. А якщо мовити о виображенні, то завжди припоминам собі о Лакані. Який говорив про те, щоб пара любила одне одного, потрібно мати схожу уяву. Можливо, це теж про поезію. Który mówił, że żeby para, w parze się ludzie mogli kochać, to oni muszą mieć podobną wyobraźnię. Może tak jest też w poezji. No, dla mnie wszystkie takie wyznaczenia, definicja, określenia czegoś jak ekspert, ja zawsze troszeczkę boję takich naprawdę, ale tutaj rozumiem taką metaforę. Tylko jeszcze teraz dodaje się taki element kronik, tak? W tych tomikach dużo też jest takich, nie tylko estetyki, tak? A jeszcze ten, może taki jak u Wiki, tak? Mm-hmm. Etos, dać świadectwo. Tu nie ma jakiejś takiej super wyobraźni, ale litopis samowidzia. U nas, jak to przetłumaczyć, taki barokowy, jeszcze od barokowych czasów, chronika, tak? I ja myślę, że na jakimś poziomie bardzo... Tak, tak. Kronika życia codziennego, podpowiada Krzysztof. Dużo ludzi, nawet nie poeci, to którzy może jakiś nie pisarze, Boże, kto pisze dzienniki, też teraz fiksują, kto zbiera te zbrodnie. No, dla mnie to w tym momencie jeszcze ten element bardzo ważny. Ja nie dla mojej twórczości, ja rozumiem, co dla siebie ja... Ja nie mogę robić, być taką osobą, którą nie mogę, tak? Tylko to, co dla mnie jest charakterne. Ale w innych ja bardzo szanuję, że oni mogą tak pracować też ze słowem. Ja myślę, że gdy mówimy o tym byciu ekspertką od wyobraźni, to pamiętać trzeba, że przecież poezja karmi się światem empirycznym i ten akt kreacji, którego dokonujecie, on rzeczywiście wyrasta na tej glebie rzeczywistości, tego co realne, i wówczas ten gest kronikarski, gest dawania świadectwa prawdzie, to stawanie po stronie tych, których chce się odczłowieczyć, zdehumanizować, uprzedmiotowić, że to wszystko dzięki wyobraźni artystycznej otrzymuje kształt artystyczny, co wcale nie musi oznaczać nadmiernej estetyzacji, bo ta z kolei może, podobnie jak patos, czasem budzić nieufność. Więc ta kategoria wyobraźni artystycznej, która rzeczywiście dokonuje aktu kreacji, nie tylko mianowania, więc znalezienia adekwatnego słowa, znalezienia imienia, ale też stworzenia pewnego obrazu o takiej wymowie symbolicznej. No dobrze, to myślę czas na... Ja chciałam tylko powiedzieć, że oprócz wyobraźni to też takim bardzo ważnym elementem jest empatia, bo póki człowiek tym się tak nie, naprawdę tego nie przeżyje, to wyobraźnia tutaj, nawet on może napisać coś tam ładnego z punktu widzenia technicznie, nie? Ale zawsze czuć, jak człowiek to przeżywa, jak to jest takie żywe, prawdziwe. Więc póki dojdzie do tej wyobraźni, to najpierw moim zdaniem musi być empatia. Ja chciałam zgadać także Pauля Celana w kontekście tego. Dla mnie on jakraz poet, który zumiał pojednać oce od świadczenia życia w genocydzie. Paul Celan był Jarena mówi, że moim zdaniem on jest poetą, który mógł połączyć właśnie to świadectwo i składni symboliczni konstrukcje intelektualni. Intelektualność, symboliku, ważku, taką i zrobić to dużo naturalnym. Ось тому він zrobić to bardzo naturalnym. Przy
doświadczeniu ludobójstwa. To przy, bo ja nie słyszałam, co ty powiedziałaś. Przy doświadczeniu ludobójstwa. W mi w świecie ty pro ważliwe sensy z ujawoju składno i prawdziwo. Że mógł świadczyć o takich prawdziwych sensach z wyobraźnią, szczerze i prawdziwie. Ось мені здається, що ось українська поезія нині вона теж ось шукає от схожий шлях. Mm-hmm. Усі і поети, які є цивільними, які є військовими, з різними досвідами. Я mm-hmm. називаю це, до речі, поезія неоекзистенціалізму, взагалі література неоекзистенціалізму. Mm-hmm. Вона в нас стала саме така. Mm-hmm. Ярина мовить, що є зданням українські поеті, właśnie ukraińska poezja teraz szukają takiej drogi i że ona to nazywa neoegzystencjalizmem, bo to właśnie też chodzi o takie poszukiwanie tej życia na myśli promyżowej, tego życia na pograniczu i przetrwania. Zapraszam po raz wtóry do zasłuchania się, do medytacji. Julio, poprosimy najpierw ciebie, a potem Małgorzatę Czyżewską o to, by ten wiersz wybrzmiał w dwugłosie ukraińsko-polskim. Відбиття. Кожна, що змогла перейти на інший бік вулиці, вийти із-за дзеркалля, знає. Кожна вхоплена думка тепер схожа на впіймену в льоті стрілу. Невже були часи, коли слова мерехтіли нетлями біля вечірніх ламп? Кожна прочитана сторінка відроджена з попелу, кожен ковток – пристрасть. Не замовляйте ще одну каву, ваш янгол все одно має відіспатися після безсонної ночі новонароджених. Мертвих і живих краще залишити на потім. У вас тепер багато ключів, але зникли замки, просто струхлявіли, як осині гнізда. І виявляється, що вони й не були потрібні. Залиште їх тим, що сумніваються, тим, що бояться, тим, що розповідають про кімнати себе, в яких ніколи не були. У вас тепер мало часу, і наївні думають, що це від щастя. А я скажу, що квітка просто цвіте, зброя просто вбиває. Струсіть пилок, вибачте, порох зі своїх долонь. Ви вже виграли цю війну життя, у міщасті програвши битву. І це було складніше за удаваний мир. На розі вулиці жінка продає квіти. Гладіолуси, троянди, лілії. І, здається, шланг під її ступнями звивається змієм. Аве, ні, тільки здається. Марія, поцілуй своє відображення. Чи у теплу дитячу щоку, чи у дзеркало холод. І співай, Міріам, співай. Odbicie. Każda, która dała radę przejść na drugą stronę ulicy, wyjść za lustra, wie. Każda uchwycona myśl teraz jest podobna do złapanej w locie strzały. Czy były czasy, kiedy słowa migotały jak ćmy obok wieczornej lampy? Każda przeczytana strona jest odrodzona z popiołu. Każdy łyk to namiętność. Nie zamawiajcie jeszcze jednej kawy. Wasz anioł musi jednak odespać bezsenną noc nowonarodzonych, martwych i żywych. Lepiej zostawić na potem. Macie teraz dużo kluczy, ale zniknęły zamki, po prostu spróchniały jak gniazda os i okazuje się, że nie były wcale potrzebne. Zostawcie je tym, którzy wątpią, tym, którzy się boją, tym, którzy opowiadają o pokojach siebie, w których nigdy nie byli. Teraz macie mało czasu, i naiwni myślą, że to ze szczęścia. A ja powiem, że kwiat po prostu kwitnie, a broń po prostu zabija. Strząśnijcie pyłek, przepraszam, proch ze swoich dłoni. Już wygraliście tę wojnę życia, w międzyczasie przegrawszy bitwę. I to było trudniejsze niż udawany pokój. Na rogu ulicy kobieta sprzedaje kwiaty, mieczyki, róże, lilie. I wydaje się, że szlauch pod jej stopami
zwija się jak wąż. Ave, nie tylko się wydaje, Mario. Pocałuj swoje odbicie, czy to w ciepły dziecięcy policzek, czy to w lustra chłód. I śpiewaj, Miriam, śpiewaj. Dolce vita. Не знаю, як тобі про це сказати, але поза окопами і бомбосховищами виявляється є якесь життя. Уявляєш, люди збирають не тривожну валізку, а валізу на вікенд у Мілані. Вони сміються, яскраві, як апероль, легкі, як тірамісу, теплі, як чіабата. Це дивно, але для них слово «бомба» не існує без приставки «секс». Стріляють вони тільки очима, вбивають тільки компліментами. Відтак, жодних двохсотих, жодних трьохсотих, тільки якщо це не євро. А тепер серед цього святкування життя уяви мене з тризубом випаленим під серцем, з усіма своїми закатованими, зґвалтованими, убитими, пораненими. Коли ми всі війшли до одного локалю, я не мала де їх усіх помістити. Кельнерка каже, але столик зарезервовано на трьох. А де я їх мала усіх лишити? Куди б ти не їхав, ти береш з собою свою країну. Шарпають мене за рукав. Шарпають мене за серце. Мамо, я хочу додому. Dolce vita. Nie wiem, jak mam ci to powiedzieć, ale okazuje się, że poza okopami i schronami jest jakieś życie. Wyobraź sobie, że ludzie nie torbę ucieczkową pakują, a walizkę na weekend w Mediolanie. Uśmiechnięci, jaśniejący jak aperol, leciutcy jak tiramisu, ciepli jak ciabata. Może to dziwne, ale dla nich słowo bomba nie istnieje bez przystawki seks. Strzelają tylko oczami, zabijają tylko komplementami, więc żadnych dwusetek, żadnych trzechsetnych, chyba że chodzi o euro. A teraz wśród tego świętowania życia wyobraź sobie mnie z wypalonym pod sercem trójzębem, z moimi zakatowanymi, zgwałconymi, zabitymi, rannymi. Próbowałam z nimi wejść do lokalu, ale nie mogłam ich wszystkich pomieścić. Kelnerka mówi, przecież stolik zarezerwowano dla trzech osób. A niby gdzie miałabym ich zostawić? Dokądkolwiek bym niech jechała, swój kraj zabieram ze sobą. Za rękaw mnie szarpią, za serce. Mamo, chcę do domu. Створення світу, яке не згадують. Не треба багато розуму, щоб плакати на могилах, написав хтось, коли війна стала звичною, настільки, що стали вагатися, чи це досі війна. Коли світ не зруйнувався, коли сонце не згасло, коли в мовчання з'явився голос, і ти живеш так, ніби вже закінчилося твоє життя. Ніби кінець вже позаду, а це після життя, серед вічного літа і зброї. Чужа мова, ніби сніг, що не розтане навіть серед літа. На чорних плечах землі стоїть небачена Антарктида, загрузла в мерзлий ґрунт, і в засіці Всесвіту чекає ще кілька мільярдів років, коли сонце погасне і дасть другий шанс. Відколи сонця не стане, не змінилось нічого. Змінилися тільки
колір обличчя в кількох тисяч людей у ті роки. Сергій втратив Яну, Юля втратила Іллю, Інна втратила Ігоря, Галина втратила Миколу. Всі імена справжні, всі втрати невигадані. Брехня з'являється із забуття. Світ став чесним, коли назвав усі імена. Світ став чесним, коли всі, хто загинули, і всі, хто втратили, стали жити після життя. Stworzenie świata, o którym się nie mówi. Nie potrzeba wiele rozumu, żeby płakać na grobach, napisał ktoś, gdy wojna stała się na tyle zwyczajna, że zaczęto się wahać, czy to jeszcze jest wojna, skoro świat nie uległ zagładzie, skoro słońce nie zgasło, skoro po milczeniu pojawia się głos i żyjesz tak, jakby twoje życie już się skończyło, jakby kres miał już za sobą. I to jest życie po życiu wśród wiecznego lata i broni. Obcy język, jak śnieg nie roztopi się nawet pośród lata. Na czarnych ramionach ziemi stoi niewidoczna Atlantyda. Utknęła w zamarzniętej glebie i w zasadzce wszechświata czeka jeszcze kilka miliardów lat, nim słońce zgaśnie i da drugą szansę. Odkąd słońce nie stało, nie zmieniło się, nic się nie zmieniło, tylko kolor tworzy kilku tysięcy ludzi w tych latach. Sergij stracił Janę, Julia straciła Ilię, Inna straciła Ihora, Halina straciła Mikołę. Wszystkie imiona są prawdziwe, wszystkie straty niewymyślone. Kłamstwo wyłania się z zapomnienia. Świat stał się uczciwy, gdy wymienił wszystkie imiona. Świat stał się uczciwy, gdy wszyscy, którzy zginęli i wszyscy, którzy ich stracili, zaczęli żyć życiem po życiu. W takiej rozmowie, która jest polilogiem, bo rozmawiamy między sobą, ale też odnosimy się do właśnie pamięci tych, którzy tu wcześniej w Krasnogródzie też o poezji Ukrainy rozmawiali. Bardzo ciężko wybrać te kilka pytań, więc pozwólcie Państwo, że ja teraz poproszę poetki, by to one same sobie zadały pytanie, każda sobie, nie sobie wzajem, tylko każda sobie. Bo być może jest tak, że teraz w tym momencie, gdy budujemy tę rozmowę i też ustanawiamy jakiś świat w międzyludzkim, coś zrodziło się w waszych sercach, głowach, refleksjach i bardzo chciałybyście o tym powiedzieć. Więc Julio, Jaryno, Iryno, jakie pytanie chciałobyście sobie zadać? Zadajcie je sobie i podzielcie się proszę z nami odpowiedzią. No, pytanie do mnie już brzmiało od innych osób, ale też siebie mogę zapytać. Parę razy ludzie, może tak rozumiejąc coś innego, pytali, dlaczego nie piszę o Buczy, tak? No jakby nie robię takiego tekstu poetycznego z tych wydarzeń. Nie można tak powiedzieć. Mogłam wtedy napisać tylko jakieś artykuły, kolonki. Kolumny do Deutsche Welle, mogła być to nawet książka, ale ja po prostu nie miałam takiej energii, siły, żeby od razu coś organizowywać, tam dużo tych tekstów, ale to były teksty dla, proszę zrozumieć, teraz później nawiązując do wiersza Iryny o Dolce Vita,
że ja rozumiem, jak dużo ludzi z innych krajów, z innymi doświadczeniami po prostu, no ile razy oni mogą to przeczytać? Jeden, dwa, trzy. Ile razy my możemy współczuwać? Cały czas nie możemy. Ktoś umrze i my, tak, ten ból, no jeden raz, dwa, trzy, a nie można tam dwa, trzy lata. Czyli to nawet nie chodzi o zmęczoność, tak? A tylko, że to taki naturalny chod życia. I w jakimś momencie dostałam taką miesiąc stypendii w Wenecji. To dla mnie było po prostu jakimś odkryciem, że tak w ogóle może być. I pani, która tam zarządzała stypendią, to było w sierpniu 2003 roku, powiedziała, no pani rozumie, że ona tutaj jest, bo ona, bo z Ukrainy. Co ona myślała? Ja bardzo dobrze rozumiem te dolce vita we Włochach i w innych takich krajach. Tak, ona chciała powiedzieć po prostu, że jestem ciekawa tylko ze strony tych wydarzeń wojny i coś innego. Natomiast ja powiedziałam, tak, właśnie tutaj dlatego, że jestem z Ukrainy. I teraz można powiedzieć nie tylko o wojnie, bo co pani zna na przykład o awangardzie ukraińskim? Ona tak na mnie patrzy, że w ogóle taki istnieje. Dobrze. I tam jest kolekcja Peggy Guggenheim, tak? Taka słynna kolekcja. I ja dostaję telefon i pokazuję Archipenko, to taki rzeźbiarz słynny, gondoliera. I mówię, że proszę tutaj, a ona ma swoje palazzo. Proszę zrozumieć poziom życia pani, która mówi mi, że ja jestem z Ukrainy, dlatego że jakby nie podoba się oczywiście, co ona mnie do mnie z takim, można powiedzieć, toksycznym jakimś elementem, ale dobrze. I wtedy ona jakby, proszę zwrócić uwagę na mój projekt. No, rozmawiamy tak nie bardzo uczciwo, no ale... I ona wtedy rozumie, o co mi chodzi. I mówię, no dobrze, ja mam jeszcze znajomego, tam jest jakieś takie muzeum, to może tam coś też z Ukraińcy zrobili. Czyli chodzi o to, żeby mamy cały czas przez 30 lat szansę rozpowiadać światu o jakiejś innej Ukrainie, tak? I o którą nikt nie zna. Tak, może nawet w samej Ukrainie też dużo ludzi nie rozumieją swojej historii. Ale dla mnie, ja by chciała, ja rozumiem, że nie mam takich możliwości, nie należy do jakiejś instytucji, tak, albo tam. Teraz, kiedy mówimy o wojnie, też paralelnie dodawać konteksty. Na przykład, dobrze, byłam tam parę tygodni, kiedy tłumaczyłam Grupińską w Berlinie, blisz Wannsee. I rozumiałam, ile, jaka wielka ukraińska emigracja literaturna była przed tym. Proszę, można zrobić też mapę, pokazywać to, nie, że to jest jakieś, jesteśmy, jak sobie, z rodu, bez plemieni. Mamy swoje korzenie, tak, pochodzenie, tradycje. Tak, i nie tak, żeby co razu wyprawdowywać. Usprawiedliwiać. Tak, a żeby po prostu w tym momencie, teraz jest ta fala emigrantów. Dobrze, ale kiedyś tak samo wyjechali dużo naszych pisarzy i stworzyli po prostu, co tam było? Domontowicz, Jurij Kosacz, te instytuty w Berlinie, w Münchenie, tam ja nie pamiętam, no coś tam było, Boże, w Pradze takie. I to w każdym miejscu można robić taki mapping, pokazywać, jak to przez lata pracuje, tak? I to może nawet bliżej dla takich osób, które po prostu później może i nie powiedzą, że tutaj jest też, bo jest też z Ukrainy. Jeśli dobrze, Julio, zrozumiałam to pytanie, które chciałabyś sobie zadać, to jest takie pytanie, dlaczego
że będąc poetką z Buczy, nie chcesz być tylko poetką Buczy, albo poetką no, tylko urodziłam się Buczy, w Żytomierzu, prawda? Studia w Kijowie, mm-hmm. mieszkam tam od 8 lat w Bucie. Mm-hmm. Ale ja nie mogę jakąś część przestrzeni i swojego życia zrobić częścią, może jakoś parę tekstów, mm-hmm, tak, mm-hmm. ale może ktoś ma więcej po prostu siły, tak jak zrobił Mehed. Jesteśmy sąsiedzi. Nawet na okładce, którą napisał Pozywny dla Jowa, ja znam ten budynek, on stoi tak zrujnowany tam, nie jego, a jego rodziców, mm-hmm. parę okien, ale on, co on robi? On po prostu pisze dla audytorii, może nawet nie dla Ukrainy, tak, a dla Zachodu też bardzo dobrze wyjaśnia, jak to wygląda, na moim zdaniem. Mm. Dlatego, że ja kiedy czytam, to odczuwam, że nie ja jestem głównym adresatem, mm-hmm. to dla mnie, mm-hmm. może, bo ja i tak wszystko to rozumiem. Może ktoś, kto lepiej pisze eseistykę albo coś, to super z takim momentem pracować. Ale jak to u nas było też tam z jednym parę książek, żeby dodać tylko te słowo Bucia, żeby parazytować na takim na nazwie, to myślę, że lepiej tak nie robić. Ale no, w różnych przypadkach to może pracować. Tak. To, co mówi Julia, przywołało skojarzenie u mnie z inicjatywami, które podejmuje w Krakowie Międzynarodowe Centrum Kultury. Bo rzeczywiście ta instytucja, proszę Państwa, ma chyba już trzecią z kolei, jeśli chodzi o tematykę ukraińską, wystawę. Tym razem o tytule Odessa. I też na przykład nazwa tej wystawy, bo przyznam szczerze, byłam zawsze przyzwyczajona do nazwy tego miasta przez dwa S. Odessa. I czytając wprowadzenie do katalogu, przeczytałam taką informację, że tę nazwę można w trzech językach podać. Odessa to byłby język rosyjski, Odes to jest język jidysz, a Odessa przez jedno S to będzie język ukraiński. I właśnie to, o czym Julio mówisz, ta wystawa jest też taką wystawą, która pokazuje w ogóle, czym jest miasto Odessa od bardzo, bardzo dawna, całą przeszłość, historię, złożoność, też taki tygiel kulturowy tamtego miejsca. I rzeczywiście jest to wówczas miasto, które ma bardzo bogatą, złożoną, bardzo skomplikowaną biografię, która nas z kolei, myślę, obliguje do tego, by budować narracje niuansujące. To jest, myślę, też bardzo ważne, ta odpowiedzialność za narracje, które dzisiaj budujemy. Dziękuję, Julio. Jaryno? U mnie aż dwa pytania do siebie. No, wszyscy rozumiecie. І одне з них я ставлю у себе в збірці. От одне з тих питань то ставлю сама собі в своєму томіку. Чи зникне колись із моїх віршів «Плаче за загиблими»? Чи зникне колись з моїх віршів «Плач по тих, хто згинули»? І я думаю, що ні. Мисля, що ні. А друге питання, яке насправді було першим, про яке я подумала, коли я почула цю ідею. Друге питання то так насправді було першим, бо о ньому помислям, коли услышам о тим помисле. Чи воно не про поезію, бо поезія це просто те, в чому я є, це моя відрада і медитація, те, в чому я є, а не дію, в чому я є. І то не буде о поезії, бо поезія є для мене тим, в чим я єстем. Є таким відрада, таким потішенням і такою медитацією. А саме питання, чи буде у нас із чоловіком час, коли ми з чистою совістю будемо демобілізовані з армії? Чи будемо мати з моїм мужем такий час, коли без жодного вирушу сумління я і мій муж будемо демобілізовані з війська? І жити іншим життям поза армією, війною. І жити іншим життям поза армією і війною.
Ось, бо він уже живе майже 10 років у цьому, а я 5. І... Бо він живе в тим праві 10 лет, а Ярина 5. Я не знаю відповідь на це запитання. Я не знаю відповіді на це запитання. A ja z kolei, ty miałaś 2, a ja nie miałam żadnego, bo ja tak sobie pomyślałam, no ja ciągle, jak mam pytania, no to ja ze sobą tam mam takie rozmowy poważne, że ja od razu sobie odpowiadam, wszystko sobie tłumaczę, jak tam dla dziecka, aha, mam pytanie, to Iryna, chodź pogadamy, co ty tam, jakie pytanie, więc z jednej strony długo myślałam o tym, jakby myślałam, no nie, no nie mam pytania, ale później tak pomyślałam sobie, że mi się często pojawia ostatnio pytanie, dlaczego ja teraz nie mogę pisać. Ja się tak zastanawiałam już, że no dużo rzeczy, teraz miałam taki intensywny okres, że dużo rzeczy się działo i to w różnych dziedzinach i dużo przeżyłam i emocje i ten, i dlaczego ja po prostu tak czasami mam, że ja próbuję nawet, ale czuję, że nie, nic z tego nie wyjdzie, bo jakbym, to tak wygląda, że jakbym brała i siebie na siłę swoje serce szczypała. I to boli i ja próbuję coś wydobyć z siebie, ale nie mogę. Takie jakieś jak trochę zastygnięcie czy coś. Ale później zrozumiałam sobie, po prostu przypomniałam, że mój ulubiony poeta ukraiński Ihor Remaruk, on mówił, że niepisanie poezji jest właśnie też procesem tworzenia poezji, że to jest niezbędne. Niezbędny jest też ten okres nie pisać, ale tylko właśnie to, co mówiłaś, doświadczać, zbierać te różne jakieś emocje, doświadczenia i później to znów może się pojawić i może nawet intensywnie, bo też tak mam bardzo często, że takie milczenie później powoduje taki wybuch, eksplozję wierszy. Tylko że właśnie to niepisanie też jest tak naprawdę procesem tworzenia poezji. Drodzy Państwo, zapraszam na trzecie. Zasłuchanie się w poezji czytanej na dwa głosy ukraińsko-polskie. I po tym zasłuchaniu, po tej medytacji zaproszę Państwa do tego, żebyście włączyli się do rozmowy z naszymi poetkami, bo być może i w Was teraz jakieś rodzą się pytania, słowa, którymi chcielibyście się podzielić, przełamać. Jaryno, czy możemy prosić Ciebie, a Małgorzata Czyżewska przeczyta ten wiersz w języku polskim. Якщо ми з тобою лишимося живі. Якщо ми з тобою лишимося живі, я спробую вперше в житті посадити рослину у ще незаміноване поле руками людини із міста, яка тільки з приходом війни побачила, що ховається під асфальтом. Якщо ми з тобою лишимося живі, то житимемо на землі, де з втратою кожного подиху перед очима відбувається пройдене, невидиме й гостре. Місяць блакитнітиме та гудітиме нам у вухах. Щозими мене буде розшивати крига по горах і степу кривими мапами. І в цьому не буде ані скалки романтики. Вона зникла далеко в тилу разом із героїзмом, лишивши мені твою раптову присутність, посивілу і пристрасну. Ми запрошуватимемо в гості смерть, щоб вона грілася з нами біля дерев'яного вогнища. Ми розтиратимемо їй її задубілі руки. Вона битиме нас своїми дерев'яними палками. Якщо ми з тобою лишимося живі, я не так болісно переноситиму болісне світло весни, яке мене ранить. Воно неодмінно приходитиме далі, після зими, що її не можу забути. У цій країні зими не забуваються. Jeśli ty i ja przeżyjemy. Jeśli ty i ja przeżyjemy, spróbuję pierwszy raz w życiu posadzić roślinę na jeszcze niezaminowanym polu. Rękami człowieka z miasta, który dopiero gdy przyszła wojna, zobaczył, co kryje się pod asfaltem.
Jeśli ty i ja przeżyjemy, będziemy żyć na ziemi, gdzie z utratą każdego oddechu przed oczami rozgrywa się to, co było, niewidoczne i ostre. Księżyc zrobi się niebieski i będzie szumiało nam w uszach. Każdej zimy lód będzie mi wyszywał fikcyjne mapy gór i stepów. I nie będzie w tym ani odłamka romantyzmu. On zniknął daleko w tyle wraz z bohaterstwem, pozostawiając mi twoją nieoczekiwaną obecność. Siwą i namiętną. Zaprosimy w gości śmierć, żeby grzała się z nami przy drwach ogniska. Ona będzie nas biła swoimi drewnianymi kijami. Rozmasujemy jej zgrabiałe ręce, jeśli ty i ja przeżyjemy. Będę znosiła nie tak dotkliwie to bolesne wiosenne światło, które mnie rani, które z pewnością będzie dalej przychodziło po zimie, której nie mogę zapomnieć. Zim w tym kraju się nie zapomina. Мерехтіння. Мені здається, так могло б виглядати пекло. Блискуча споруда зі скла і металу, кілька рівнів угору, кілька кілець униз. Усі поспішають і нудяться у напруженому чеканні. Еврідіка дочекалась свого потяга. Персефона підіймається на ескалаторі. Харон у водонепроникному комбінезоні гортає своє весло далі. А головне, усіх забагато. Це повня, надлишок, гамір. Акція на крильця жарптиці. Погонь та на язиці. Вириваюся з цього виру і біжу у прохолоду ночі, до озера, цілую стіну будинку над ним. Хто сказав, що справжнє завжди блискавичне? Гроза? Повільно йду каналом вулиці. Небо сьогодні таке зіркове. На Східному фронті дають найвидовищнішу з вистав. Десь на півночі, у пилку своїх коридорів, задихається сірий писоголовець. Он зірка вказує йому шлях у Тартарію. Повільно-повільно випливає човник місяця, щоб перевести його у... Але ні, і цього не вийде. Дірявий, прострелений осколком моєї країни. Мерехтить моральний закон всередині нас. Migotanie. Wydaje mi się, że tak mogłoby wyglądać piekło. Błyszcząca budowla ze szkła i metalu. Kilka poziomów w górę, kilka kręgów w dół. Wszyscy się spieszą i nudzą w napiętym oczekiwaniu. Eurydyka doczekała się swojego pociągu. Persefona wjeżdża po schodach ruchomych. Charon w wodoszczelnym kombinezonie dalej przebiera swoim wiosłem. A najważniejsze, wszystkich za dużo. To pełnia, nadmiar, harmider. Promocja na skrzydła żar ptaka. Ogień topi się na języku. Wyrywam się z tego wiru, biegnę w chłód nocy do jeziora. Całuję ścianę budynku nad nim. Kto powiedział, że prawdziwe jest zawsze błyskawiczne? Burza? Powoli idę kanałem ulicy. Niebo jest dzisiaj takie gwiaździste. Na froncie wschodnim wystawiają najbardziej widowiskowy spektakl. Gdzieś na północy w kurzu swoich korytarzy dusi się szary pściogłowiec. Tam gwiazda pokazuje mu drogę do Tartaru. Wolno, wolno wypływa łódka księżyca, żeby przywieźć go do... Ale nie, to nie wyjdzie. Jest dziurawa, przestrzelona odłamkiem mojego kraju. Migocze prawo moralne w nas. Ja tak sobie myślałam teraz, nie wiem, czy jest coś takiego jak przeczytanie poezji z dedykacją, bo dzisiaj ja chciałabym to zrobić dla Jaryny. My tak mamy niestety wszyscy, często słyszę, że mówimy tam na froncie nasi chłopcy, nasi chłopaki, nasi faceci i zapominamy o tym czasami, to znaczy zapominamy, w tym języku, jak mówimy, że tam walczą też kobiety.
I dla mnie ty jesteś moją bohaterką, więc ja tobie dziękuję naprawdę i chcę ten wiersz dzisiaj przeczytać z dedykacją dla ciebie. Бережи мені, Боже, кожнісіньку кожну із них, їхні усмішки теплі, як чай у глинянім горнятку, їх заплаканих, гострих, гарячих, щасливих, прісних, як дитина в кишенці останню свою шоколадку. Бережи, Боже, їхній вогонь під мережевом бра, їхнє сонце внизу живота, життєдайне і млосне. Вони дико живі, їх писав би і плакав Рембрандт. Вони неба торкаються легко, красиво, як сосни. Бережи мені, Боже, кожнійську з цих мушель, перлин, їх зворушливі пучки волосся, піжами з котами, їхнє вміння усе солодити і гори, і полин. Ти скріпив нас так чесно, так вчасно своїми болтами. Ти зіткнув нас так щиро, потрібно, меліса і мед, як рожеве сухе й горгонзолу, як зливу із джазом. Я благаю, хай пахне, хрустить їхній сміх, як багет. Хай вони так нестримно, невпинно, нон-стоп, раз за разом, як волошки, конвалії, лілії, ніби багнет. Z dedykacją dla Jaryny Żołnierki. Tak, ja tutaj chciałam tylko powiedzieć, bo niestety tak się z tym jakby zderzyłam, kiedy zaczęłam z Krzysztofem robić redakcję tych tomików, że zawsze to tłumaczenie jest kosztem czegoś. To znaczy, że tutaj to remowanie Kasia Szweda mogła kosztem remowania lub kosztem sensów, więc może to będzie trochę inaczej brzmiało, ale zachowałyśmy sensy. I dedykację. Czuwaj nade mną, Boże, nad każdą z nich, nad wszystkimi. Nad tym uśmiechem, co ciepłem wypełnia gliniane naczynie. Czuwaj nad płaczącymi, silnymi, wesołymi, biednymi, jak dziecko nad ostatnią czekoladką w kieszonce. Czuwaj, Boże, nad ich ogniem pod biustonoszem z koronek, nad ich słońcem, w podbrzuszach ożywczym i ckliwym. Są dzikie. Rembrandt, płacząc, malowałby ich oczy zamglone. Sięgają nieba jak sosny, dotykiem lekkim, prawdziwym. Czuwaj nade mną, Boże. Strzeż wszystkie muszle, perełki. Ich delikatne kosmyki włosów. Ich koty na piżamach. Dar osładzania wszystkiego, piołunu, smutku, udręki. I trzymaj nas gorliwie w Twoich otwartych ramionach. Połączyłeś nas tak szczerze, bezbłędnie, melisa i miód. Jak różowe wytrawne z gorgonzolą, jak ulewę z jazzem. Błagam. Niech pachnie i chrupie śmiech, jak świeży chleb. Niech one tak nieustannie, non-stop, raz za razem, jak chabry, lilie, konwalie, jak bagnet. Drodzy Państwo, mamy kilka mikrofonów, mogę więc podejść, gdyby ktoś chciał włączyć się do rozmowy, zadać pytanie. Proszę, Marcinie. Jestem, tak? Słychać? Ja mam takie pytanie.
Iryna dodała mi odwagi, żeby, bo ja już zwróciłem uwagę, kiedy Jaryna mówiła o braterstwie, jako słowie używanym w armii, a z drugiej strony teraz też to na takim tle wyszło, że Agnieszka zwraca się do was gościnnie. I u nas jest bardzo takie już coraz taka duża, powiedzmy, zmaganie w tym języku, żeby te feminatywy włączyć, żeby i stały się częścią naszego języka. I zastanawiam się, jak w ukraińskim obecnie, czy to jest na ten moment w ogóle jakby jakiś realny problem, który wy, panie, wyczuwacie, że warto o to zabiegać, o te feminatywy. Czy one były już wcześniej bardzo powszechne i być może to nie jest kwestia? No i też, więc tak na takim polu ogólnym, czy to jest w ogóle rzecz warta na ten moment jakiegoś zabiegania? No i też oczywiście jakby też, czy w ogóle w przestrzeni armii właśnie, czy można jakkolwiek zmienić to słowo braterstwo, chociaż ono nie było dobrze tutaj jakieś tak wyjaśnione i chciałbym trochę więcej o tym usłyszeć, bo te fraternity, to takie braterstwo z przeszłości, z rewolucji francuskiej, ono wbrew pozorom było takie zamykające, one dosłownie oznaczało dla części przynajmniej tych rewolucjonistów właśnie egalitaryzm tylko wśród mężczyzn. Nie? Właśnie mówimy specjalnie braterstwo, żeby zamknąć tutaj tą przestrzeń na kogoś. Więc zastanawiam się, czy no, jakby w tym ogólnym przestrzeniu językowym, czy to jest problem, czy to jest temat do rozmowy, do zabiegania dla was, czy to jest ważne dla was na ten moment, czy to jest i też jakby w tej przestrzeni też oczywiście bardzo specyficznej pracy w armii. Dziękuję. Dziękuję za pytanie. Це в польській мові ось побратимство, це ось воно має такий переклад. По польську так, ну, так є таке тлумачення братерство. А в українській мові от побратимство і посестринство, тобто побратим, як брат і посестра, як дівчина, з якою ти воюєш, твоя теж подруга. В українській мами coś takiego посестринство і теж можемо powiedzieć, że побратим і jakby posestra. Ale ono nie ma w ogóle nijakiego, no, stosunku od same do tej rewolucyjnej leksyki, retoryki. Ale to nie ma żadnego jakby stosunku do tej, do tego słownictwa rewolucji. U nas raczej, od, ja to też używam, towarzysz, towarzyszka, oce, no, oce od більше te, про що ви кажете. A побратим і посестра, no, показує якраз те, що такі стосунки в армії, армія, коли ви довго воюєте, ви стаєте сім'єю. Тому це найкраще слово насправді, щоб означити оцей унікальний вид стосунків, які з'являються, коли ви довго разом. Бо власне то побратим і посестра дуже добре показує, що як ви довго walczycie разом, то по просто стаєте ще такою родиною. I to, jak do siebie mówicie, właśnie to pokazuje, że macie już taki bardzo mocny związek, kontakt. Stosowno feminitywów w ukraińskiej mowie. Ja podtrzymuję ich. Według feminitywów w języku ukraińskim ja je wspieram. W tym числі innowacje podtrzymuję. I mianowicie innowacje. Але якщо говорити про військову лексику, але якщо будемо розмовляти о словництві військовим, мені не всі фемінітиви подобаються, тому що ну, ось як мені, наприклад, не подобається слово парамедикиня. Не всі фемінітиви мені ще подобають, бо, наприклад, є то парамедикиня. Ну, власне, то так дивно звучить. Чому не подобається, не знаю, в армії немає значення насправді, чоловік ти чи жінка, важить, ну, що ти робиш, твоя професія. Dlaczego? Тому там краще загальний рід, але наш загальний рід створений за прикладом чоловічого.
że w armii nie ma różnicy, czy ty jesteś kobietą, czy ty jesteś mężczyzną. Ważne jest to, co ty robisz i jak ty to robisz. Więc tutaj to się jakby przydaje taki ogólny rodzaj. No tutaj moim zdaniem najlepiej Irena może powiedzieć, bo my możemy tylko się wypowiedzieć o feminitywach tak ogólnie. No, мені здається, зараз усе насправді на часі, що відбувається в мові зараз. Війна збудила дуже багато процесів, за які ми ніяк не могли взятися. От, в принципі, повернення ну, мови до того, що вона визнає більше жінку в різних професіях, це один із них. Же Ірина мовив, що її зданням в ogóle то цей зараз те процеси всі, які się dzieją в języku українським, są bardzo takie skuteczne i dobre, bo to jest to, za co nie mogliśmy się wziąć od lat, odkładaliśmy to i nawet to, że wróciliśmy do takich różnych profesji kobiecych i męskich i są te feminitywy już, to też już jest sukcesem. Ja chcę tylko przy okazji podkreślić, że w języku polskim też mamy słowo pobratymstwo. Zresztą dzięki ludziom, którzy z Huculszczyzną czy z Galicją mieli do czynienia i tam żyli. Myślę tutaj o Stanisławie Wincenzie na przykład, który wprowadził, czy przynajmniej do mojego języka wprowadził to słowo, ale nie mamy słowa posiestrzeństwo, więc pewnie ono się powinno pojawić. Natomiast chciałbym, drążąc to, o czym Jaryna teraz mówi, i bardzo ci, Jaryno, dziękując, że w ogóle jesteś z nami, nie masz nawet pojęcia, jak to dla nas ważne, że tutaj do nas przybyłaś. Mam takie pytanie, czy ty istniejesz jako poetka pośród żołnierzy i żołnierek w armii, w wojsku, czy wy macie też taki czas, bo jesteś obecna z poezją, tak jak tutaj, czy w innych miejscach Ukrainy, czy świata, że przyjeżdżasz swoimi wierszami, ale czy wiersze są też czytane przez was na froncie, podczas walki, czy w ogóle jest tam miejsce na poezję? Tak, dziękuję za możliwość być tutaj. Dziękuję za możliwość bycia tutaj. Скільки наша армія зараз великою мірою є нашим народом, то там дуже багато різних людей. Ponieważ nasza armia jest teraz naszym ludem, bo teraz bardzo dużo ludzi jest na froncie. Tak. Мене багато знають як поетку, от саме серед усіх мобілізованих, і в основному, напевно, серед тих, хто прийшов в армію з якихось спеціальностей творчих, я думаю, в основному. Же дуже люди знають Ірину власне там в війську як поетку, і зважча тих людей, які прийшли, які мали до чинення з професіями артистичними. Мої побратими, багато хто з них просив, щоб я їм довгу присвяту писала на книжках. Ну, вони купували книжки, напиши на мені щось дуже-дуже довге. Же коли побратими Ірини купували книжки, то вони просили о дуже-дуже-дуже довгу дедикацію. Так, чи ми читаємо? Ні, тому що на фронті все, ви постійно живете в ситуації межі, на постійній межі, ви там не знаєте, чи це ваші лічені, чи останні дні, чи ні. Чи ми читаємо на фронті? Не читаємо, бо на фронті ти живеш ciągle на такому пограничі, що не знаєш, чи то са твої останні дні, чи то са твої останні хвилини. І читати поезію, яка про ці складні речі, воно не додає позитиву, тому краще жартувати і чорний гумор. За це більше допомагає в такому середовищі.
czytanie poezji o takich skomplikowanych, trudnych rzeczach to jeszcze utrudnia to wszystko i te emocje, więc wolimy żarty, czarny humor, które nam pomagają. Teraz? Tak, przepraszam. Ja bym chciała zadać pytanie właściwie sobie, idąc z tym wątkiem Agnieszki, stawiania sobie pytań, ale w nawiązaniu do tego, co Jaryna mówiła o swoich pytaniach. Czy będzie taki czas, kiedy nie będzie już tego wszystkiego, co teraz jest? Czy pamięć o nich będzie z tobą zawsze? I myślę, że to, co nas czeka najtrudniejszego, wszystkich, i tych, i was przede wszystkim, ale i nas, którzy chcemy was wspierać, chcemy, żebyście czuli, że jesteśmy z wami w tych przeżyciach, to jest to, co doświadczyłam podczas takiej podróży w grudniu ubiegłego roku, kiedy pojechaliśmy razem na Bałkany i jadąc, tłumaczyć, tak? I pojechaliśmy do Bośni i pierwszym miejscem po przekroczeniu granicy z Serbią była Srebrenica i ten cmentarny las białych obelisków tych, którzy zginęli w tej masakrze w Srebrenicy. I rozumiałam to, że przyszedł czas upamiętnienia, oddania tego, co należne jest ofiarom, to znaczy pamięci. I w chwilę później zatrzymaliśmy się w miasteczku w Srebrenicy. I to, co żeśmy tam poczuli, było chyba jednym z najbardziej bolesnych doświadczeń, jakie w ogóle miałam. To znaczy ta atmosfera w tym mieście, to, co było w ziemi, w budynkach, w ludziach, że oni po prostu pozostali z tym wszystkim i że dźwigają jakieś okrutne brzemię tego, co się wydarzyło. Przecież minęło parę lat, dobrych parę lat. I po prostu zawstydziłam się, że my myśleliśmy, że wszystko zostało dopełnione jak trzeba poprzez tę pamięć dla tych, którzy zginęli, poprzez książki, opowieści o tym doświadczeniu, poprzez film. Mówię o tym filmie Aida, że wszystko jakby z naszej strony zostało zrobione, tymczasem nie. Tymczasem nie, dlatego że to, co tam jest w powietrzu, w ludziach, trwa. Trwa w jakimś okrutnym wymiarze po prostu dźwigania tego wszystkiego. I ja myślę, że tak jak wczoraj profesor Snyder tłumaczył nam to pojęcie wolności na nowy sposób rozumiane, tak jak on do tego podchodzi, to zrozumiałam, że to wszystko jest jak
i tak zawsze osobistą naszą drogą, pojedynczego człowieka. I dlatego to pytanie też kieruję do siebie, nie do was, a może do nas razem. Jak my to dźwigniemy, kiedy już będzie po wszystkim? I czy jest możliwe znaleźć sposób? Wiem, że Krzysio mi zwraca uwagę ciągle na to, że pomagać teraz to jest jedno, współczuć teraz to jest jedno, robić gesty to jest jedno, ale musimy myśleć, co będzie potem. I no tak chciałam tylko to powiedzieć. Дякую, ви дійсно дуже, дуже так розумієте оцю річ, яка залишає за собою геноцидна реальність. Że ty bardzo dobrze rozumiesz tę rzecz, którą zostawia za sobą ta rzeczywistość genocydu. Є така різниця. Ми кажемо, що померлих, коли людина помирає своєю смертю, їх треба відпустити. Że jest taka rzecz, że my tak mówimy, że kiedy ktoś umrze swoją śmiercią, to my mówimy, że trzeba tego człowieka odpuścić. Мені здається, що коли, а ми говоримо за тих, хто саме загинули через акт несправедливості, яким є ось етнічна чистка чи війна. A moim zdaniem, że ci, którzy zginęli jakby nie swoją śmiercią przez jakieś czystki etniczne czy przez wojnę, ich nie można odpuszczać. Nie możemy ich odpuszczać. Їх немає, але їх не можна відпускати. І їх немає, але теж їх не можна відпускати. Тому що якраз пам'ять про них є тим, що дозволяє далі жити і творити щось заради них після на оцій пустці. Оце це воно і є. Бо акурат та пам'ять po nich jest tym, co pozwala żyć dalej i tworzyć o nich i dla nich. Просто, мабуть, треба старатися, щоб вона не була темною, ця пам'ять, не була надто трагічною, а була якоюсь світлою, живою, ніби про живу людину. Tylko trzeba się starać, żeby ta pamięć nie była zbyt taką ciemną i tragiczną, żeby ona była taką jasną і добро. Це те, чого я ось бажаю, коли в когось із моїх хтось гине на війні. То є то, чого я życzę, jeśli там гине хтось з близьких, з моїх, з війни. Щоб спогади про цю людину не тягнули тебе вниз, а навпаки давали сили жити. Щоб вспомнення о тим чоловіку не тягнули тебе в дół, a odwrotnie, żeby dawały ci siły lecieć do góry. My wszyscy żyjemy za kilku ludzi i robimy to, co chcieli by zrobić oni, ale to przebільшення, bo nie można żyć za kogoś. Może to przesadzam, ale my wszyscy żyjemy jakby za kilka ludzi i staramy się zrobić i żyć za kilka osób. To trzeba nam, a nie im. I to my tego potrzebujemy, a nie oni. Ja bym tylko chciał, bo zanim Julia powie, to właśnie dopowiedzieć, bo mam do ciebie pytanie i właściwie to, co Małgosia powiedziała, chciałbym przedłużyć, bo Bucza ma ten sam ciężar i to, o czym powiedziałaś, jak bronisz się przed tym jako poetka, jaką masz strategię, żeby nie dać się uwięzić przez samo słowo Bucza, ale jak to jest, Julio, też jako mieszkanka Buczy dzisiaj? Właśnie chciałam teraz powiedzieć, to co powiem, dokładnie, lubić żywych, pamiętać umarłych. Ja tym korzystuję nie tylko teraz, a zrobić coś dla żywych, tak? A tutaj ciekawe, Jaryna powiedziała, że nie można odpuścić, a dla mnie pamięć już jest odpuszczaniem. Dlatego, że istnieje to już za jakąś granicą. I to nie znaczy, że pamięć
невідочна, отжуцами, ні. Але такий момент був в зашому року хіба ми цілий час маємо таку виставу тих обронців Бучі на алея героїв, алея богатерів, так? А близько плац, на котором жимо хоїнки. Ну, то не є зараз плац, який ще забав, але була дискусія, чи можна там поставити хоїнки для дітей, які там мешкають. Очевидно, можна. Для мене взагалі нема питання, що можна для живих. І прошу зрозуміти, щоб вони не запам'ятали яку ціну, так, і не треба робити там якийсь балаган, але те два свята, вони просто існіють нараз. Równolegle. Я тільки можу теж повідомити, що звернула увагу на трошечки, може, мені так то не подобається, не знаю, нема тілі лексики у мене польські, щоб якийсь нюанс трішечки так зачепило, доткнело, так. Пам'ятам, моє навіть якісь знайомі, я запросила, маємо такий задбаний, п'янкний парк, направді задбаний, такий, я не знаю, як там, Софіївка, Олександрія, то є старі такі майонтки, так. Але ten наш, он jest nowy, ale jest piękny, ładny. I ona powiedziała, no ale ja nie chcę patrzeć tam na wycieczkę do parku, ja chcę na te, ja oczywiście tam też pójdziemy, ale masz zobaczyć, gdzie ludzie z Buci cały czas, ja żyję blisko parku, jest to mój taki zielony ofis, ja tam pracuję, no kiedy mam jakieś погоди, так, і не вдома, бо мама якесь мало мешкання, і для мене лепіше працювати, чи моя цурка там ще баві, я собі щось там працюю. І як ще жиє далі в тим місці? Ілі там люди, направду, в моєму блоку, який був атакований, було знищено дах, знищено, все є одремонтоване мешканцями, і мисля, що 80% вручили до своїх мешкань, до... Я не можу повідомити, що до своєго життя перед тим, але до життя зараз, ту і зараз. І нема там, мами в Рівному хіба таке камені спотикання. Як то повідомити? Так, значить, о той ініціативі, так? Я мислю, що бракує в пшещенні міській чогось вінце, ніж та вистава мобільна, яка, ну, вона крутка, так, в часі. Щось є ще. І, може, не є якийсь єдин навіть там монумент, до якого там раз в року хтось прийде. І то було в різних місцях, так? І та пам'ять, вона, мабуть, тільки ж я мам своє те помисли, а ні, це я повім в, як це, Рада міста. Ужанд міста. Ніхто, мами ще таку традицію глорифікації, таку, мислю, що тут трошечку радянську. Вже в одне місце, тут прийшли, до парку не йдемо, там йдемо. Ну, прошу зрозуміти, що то було, нас добре приятель там згинув, Юрій, який займався екологія у Бучі. Він завжди дбав, щоб там не забудували нові терени, так? І я мислю, що він заслугує більше, ніж пам'ять там на виставі теж. Що до того парку він теж має стосунок, і там можна зробити якогось... Але розумію, що то наступний етап. Я розумію, зараз не ході о то, щоб тут в Бучі робити те... камені, а на сході цілий час гинули люди, так? Я тут розмовляю ще о речах, які можна зробити по війні. Не знаю. Хоча ж в Бучі так і вже мовив, Ірина, після війни. Чи окупацію вони зрозуміли, і ми як, ну, війна, а то по війні. Чи так швидко змінює ще ступінь небезпеки, так?
Moim zdaniem wy rozmawiacie trochę o tym samym, po prostu w różny sposób, bo to, co ty mówisz, że Jarena mówi nie odpuszczać, to właśnie te kamienie spotykania i to wszystko, to i to jest tą pamięcią o tych ludziach. I wczoraj właśnie o tym rozmawialiśmy też, że najważniejsze, żeby ta historia, każda indywidualna, została z nami, ją opowiadać. A drugie, co chciałam powiedzieć, o tym, że moja babcia zawsze mówi, że pół świata płacze, pół świata skacze. Jak byliśmy z Krzysztofem jesienią we Lwowie, to byliśmy tam na cmentarzu na Łyczakowskim, gdzie właśnie leżą ciała naszych żołnierzy. I ja pamiętam po prostu, nie wiem, kiedy byłam tam przed, może pół roku przed tym, jak byliśmy z Krzysztofem, to jak ogromnie ten cmentarz po prostu się powiększył, ile grobów się pojawiło, to ciągle mi przeraża. I naprzeciwko tego cmentarza jest, tam, gdzie rodzą się dzieci. Porodówka. Tak, naprzeciwko cmentarza jest porodówka i tam zawsze stoisz się, modlisz, jakby przeżywasz to wszystko i płaczesz, a później się odwracasz i patrzysz, jak wychodzą, zabierają mężowie, żon z dziećmi do domu i się cieszą i balony i wszystko. I tak naprawdę tak to trwa, że pół świata płacze, a pół świata skacze. Ciężko. Proszę, proszę. Przyszło mi do głowy, kiedy Małgosia mówiła o Bośni. To, co powiem, nie będzie optymistyczne, ale spokojne chyba w swoim wyrazie. Małgosia mówiła o Bośni. Ja sobie przypomniałam pobyt w Chorwacji w 2003 roku. Podróżowaliśmy własnym samochodem przez Chorwację. To już też wtedy minęło pewnie 5-6 lat od ich wojny. I kiedy się zatrzymywaliśmy w prywatnych kwaterach wieczorami, to były przypadkowe miejsca, bo nie mieliśmy niczego zarezerwowanego. Z góry witały nas głównie kobiety i to łączy mi się z tym wczorajszym wierszem Maksyma o kobietach. Kobiety, które zostały, po prostu głównie kobiety, bo i to na ogół okazywało się, że jest to teściowa z synową. Mężczyźni zginęli. I wszędzie były też znaki na budynkach, na hotelach opustoszałych, gdzieś mijaliśmy po drodze. Były oczywiście jeszcze one stały jak takie potwory straszące bez okien. I były ślady bomb, uszkodzeń innych i tak dalej. To było jeszcze wtedy wiele lat, prawda, no te 5-6 lat po wojnie nieruszone. To jest taki jeden obraz, który mi przyszedł do głowy, który mi się przypomniał. I że to trzeba się z tym liczyć, że to tak jest. I że po każdej wojnie tak jest, że chyba to nigdy nie znika, tak jak w mikroskali, prawda, nie znika. Nasze prywatne jakieś nieszczęście z nas nie wyparowuje, tylko czas sprawia, że ono mniej boli albo w ogóle przestaje boleć, ale gdzieś też w genach, na przykład stresy naszych matek czy prababek, gdzieś są nam przekazywane. To, że ktoś umarł z głodu na Syberii, prawda, wywieziony przez Sowietów, ja gdzieś to noszę na przykład w sobie na pewno. I jak spojrzymy, prawda, na Warszawę, Małgosiu, mówiłaś o tym, co promieniuje. No Warszawa to jest cmentarzysko, my mieszkamy na cmentarzysku, które promieniuje. I tak, no właśnie. Ja nie pochodzę z Warszawy, ale mieszkam w Warszawie od 100 lat, więc ja to też gdzieś czuję i powiem szczerze, dosyć egoistycznie. Cieszę się, że nie mieszkam na Muranowie, bo to też gdzieś odbieram, prawda? I pamiętam, jak w latach 70., 80.
No ja jestem anglistką, więc wyjeżdżałam nawet wtedy gdzieś na zachód. Pamiętam, jak ludzie, którzy nie przeżyli podobnych nieszczęść, jak nasi rodzice czy dziadkowie, pytali mnie, no nie moglibyście już przestać mówić o tej wojnie? Bo oni nie mają pojęcia o tych wszystkich stresach i traumach. No więc wydaje mi się, że tak, że upamiętnianie i empatia to są właściwie jedyne lekarstwa na tego rodzaju gigantyczne nieszczęścia ludzkie. No to tyle. Tak. Dodać coś, bo to też otwiera mi jakieś takie pytanie, na które tutaj się spróbuję odważyć. Po pierwsze jest taka książka Traumaland Bilewicza, w tym roku wydana, bardzo dobra. I ona pokazuje, jak my, Polacy, nie potrafimy wciąż przerobić czegoś. Minęło 70 lat od II wojny światowej, a w naszych gazetach... Halo, halo? A w naszych gazetach jakiegoś polityka potrafi się przebrać w mundurze zbrodniarza, żeby zbudować pewną narrację, tak? I to 70 lat po wojnie wciąż demonizuje się pewien naród, który nas skrzywdził, ale my chcemy cały czas pamiętać o tej krzywdzie, o tym bólu. I w poezji ten taki nurt martyrologiczny Rymkiewicz u nas też tak wprowadził, nie? Nie możemy, wejść do tej Unii, ale nie musimy pamiętać, tak? I w tym sensie, że to jest bardzo, pamiętanie jest bardzo trudnym słowem i w ogóle procesem, jak pamiętać, idąc tutaj, jedna z Żegaryszek i mówi, jak to było, że nie wystarczy zapomnieć, jedynie kochając nie będę ci pamiętał, coś, nie, tak, możesz... Tak, nie, tak, tak, nie, że i teraz sobie myślę, my, jeżeli u nas po 70 latach w sumie, a z drugiej strony my musimy budować, jesteśmy w związku z Niemcami, no jakby zbrodniarzami, jesteśmy, jakby musimy zbudować teraz wspólną przyszłość i być może część z nas czuje, że jedynie jednak w tym kooperacji możemy teraz coś jakby budować, no to jak się, ale... Czy jak teraz jakby właśnie Ukraina może, i to jest to pytanie do was, jak teraz z jednej strony pamiętając, nie zapominając jakby krzywd i walcząc o siebie, z drugiej strony sprawić, żeby po jakichś 70 latach nie obrócić się i na przykład jakby samemu nie popełniać zbrodni, nie? Jak pamiętać, żeby nie chcieć zemsty na przykład, nie? Ja nie wiem, jak to robić, nie? Bo widzę i też dla mnie to jest jakby zdumiewające na przykład, co się dzieje na przykład w Izraelu, że społeczeństwo, które naprawdę dużo krzywdy doświadczyło, nie? I z drugiej strony może w takim jakiejś ślepocie powtórzyć to na kimś innym, nie? Jakby bez... i to, co się dzieje jakby teraz w Gazie, że to jest dla mnie, że tutaj jakaś praca, jak wykonać tą pracę pamięci, która by z jednej strony pamiętała, z drugiej strony później nie chciała krzywdzić. To jest dla mnie bardzo trudne. Drodzy Państwo, pytanie Marcinie, tak? Przekazujemy naszym poetkom Ukrainy. Drodzy Państwo, ja też zerkam na zegarek. Wiem, że w takiej rozmowie postawić kropkę nie sposób. Niemniej o tej... Może nie postawimy kropki, ta rozmowa będzie trwała. Stawiajmy pytania,
poszukujmy odpowiedzi, ale też wiem, że dzień dzisiejszy bogaty jest w spotkania, więc tutaj niestety muszę wystąpić jako ta, która w momencie powie, dobrze, to sobie dziękujemy za udział w tym spotkaniu, więc tak sygnalizuję, że mam świadomość, że przekroczyliśmy czas. Marcinie, twoje pytanie przekazuję paniom, dziewczyny. Ja szybko, może Jaryna i Iryna troszeczkę więcej. Jak Ukraina będzie na takim poziomie jak Izrael, proszę zrozumieć, zostanie się, wtedy można będzie dalej mówić, czy może ona jeszcze coś komuś złego zrobić, ale teraz ona broni się i to troszeczkę inne porównania, tak, to pierwsze, a drugie można tak powiedzieć, że ofiara zawsze jest, ma jakiś stosunek do agresora i później znamy te różne psychologiczne momenty, które wynikają od wzajemodziei. No tak, ale ja myślę, że na tym poziomie, na coś też my teraz, nie można porównywać jakąś kraj, który ma ten żelazny kupol, tam, czyli coś i Ukrainę, która podpisała kiedyś Budapeszt. Так, я згодна з цією думкою Юлії абсолютно, що нас не можна зараз порівнювати от в цьому сенсі втрат. Jaryna mówi, że się zgadza całkowicie z tym, co powiedziała Julia, że nie można nas porównywać w sensie utrat. Jak pamiętać i nie stawać agresorem? Jak pamiętać i nie stać się tym agresorem ogólnie? Має бути дуже важливо. Про такі питання можна говорити, коли понесеться ось покарання. От ви говорили за Другу світову, чому Росія зараз це робить? Бо вони не отримали покарання за те, що вони робили насправді в Другій світовій. О тим можна розмовляти тільки тоді, коли вже є понесена кара. Dlaczego Rosja teraz to robi? Bo ona po II wojnie światowej swojej kary nie poniosła. Один нацизм був покараний, а інший був непоміщений. І він собі розвивався. Jeden nazizm był tak, a drugi jakby w tym czasie się rozwijał i żył swoim życiem. І тому це залежить от в нашому контексті насправді від наступних поколінь росіян. Więc w naszym kontekście wiele zależy od następnych pokoleń Rosjan. Чи будуть вони відповідати поколіннями за те, що вони вчинили? Чи будуть вони платити репарації? Якщо так, то колись якісь там правнуки можуть вже не нести цю відповідальність, але в мене сумніви, що так буде. Чи будуть вони поколеннями чути відповідальність за те, що зробили, і нести те кари? Але Ярина каже, що я маю огромні вантпливості, чи так все видаже. Бо якщо так все видаже, то тільки wtedy jakieś pra nasze pokolenia mogą już myśleć o tym, żeby się z tym jakoś pogodzić, a inaczej to nie. Drodzy Państwo, nasze gościnie, poetki Ukrainy, Iryna Molarczuk, Jaryna Czarnochus, Julia Stachiwska. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, drodzy Państwo.